Cześć! Witajcie w drugim świątecznym odcinku. Jak tam przygotowania do świąt? Choinka już kupiona? Może nawet ubrana? Upiekliście już jakieś ciasta? Bardzo jestem ciekawa, jak to u Was wygląda, a my dzisiaj zajmiemy się drugim, polecanym przeze mnie świątecznym filmem. Będzie to Ja Cię kocham, a Ty śpisz. I na początku takie krótkie pytanie. Czy skoczylibyście na tory, ratując miłość swojego życia, z którą do tej pory nie zamieniliście ani jednego słowa? No może poza jakimś krótkim dzień dobry. Jerry, I'm not working Christmas. But Lucy, you're the only one. Without family. For Lucy, loneliness was a way of life. Joe Jr.'s still single. Yeah, it's a shocker. But the moment she saw Peter, she became a believer in love at first sight. He was perfect. Then fate stepped in. Mister, there's a train coming! Oh, God, you smell good. Now she's part of his life. Lucy, Sandra Bullock, pracująca jako kasjerka metra, nie waha się ani chwili, gdy widzi swojego ukochanego Petera upadającego na tory i natychmiast rusza mu na ratunek. W wyniku następujących po sobie wypadków w szpitalu, jego rodzina bierze go za jego narzeczoną, co początkowo bardzo jej odpowiada. Przecież to o tym właśnie marzyła, widując go przez te wszystkie miesiące, gdy nie zamienił z nią ani jednego słowa. Jednak te pogłębiające się kłamstwa zaczynają w końcu jej ciążyć i wpada w niezłe tarapaty. Jednym z nich jest niezwykle przystojny i trochę nieokrzesany brat Petera, Jack, w tej roli Bill Pullman. Gdy ten trójkąt miłosny w końcu wybucha, sytuacja naprawdę się komplikuje. Ja Cię kocham, a Ty śpisz to świetna komedia romantyczna, nie tylko na święta. Dajcie koniecznie znać, czy ją oglądaliście i podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami. Nie zapomnijcie tak, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, który przypomni Wam o następnym odcinku i jak Wam się podobał ten odcinek, to oczywiście zostawcie lajka. Do zobaczenia w kolejnym świątecznym odcinku. Pa, pa!